cieszymy się, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Myślę, że każdy, kto dzisiaj pojawił się na boisku, zagrał dobrze i cieszymy się, że z meczu na mecz prezentujemy się coraz lepiej, ale na pewno to nie jest nasz szczyt formy. No jest to pewne, że z meczu na mecz my będziemy na pewno grać coraz lepiej, bo będziemy mieli coraz więcej czasu na zgrywanie się, czasu na trening. A zwycięstwo w Lublinie bardzo cieszy, bo tak naprawdę był to nasz cichy obowiązek, żeby wywieźć stąd 3 punkty. Udało się, mamy już serię zwycięstw, całe 2 zwycięstwa z rzędu. Mam nadzieję, że ją podtrzymamy. No dzisiaj myślę, że wszystko funkcjonowało dobrze, więc stąd też takie wyniki, chociażby w tych 2 pierwszych setach. Tak jak mówię, każdy dołożył cegiełkę, więc cieszymy się, że zagraliśmy drużynowo i wygraliśmy to spotkanie za 3 punkty. Na pewno nasza gra będzie wyglądała coraz lepiej z meczu na mecz. Na pewno przydarzą nam się również jakieś potknięcia w przyszłości, ale mam nadzieję, że jesteśmy na właściwych torach. Na pewno, tak jak na początku przegrywaliśmy, to my nie panikowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ciężko pracujemy i prędzej czy później zaczniemy grać lepiej i teraz już 2 mecz z rzędu pokazujemy, że poprawiliśmy naszą siatkówkę i tak jak mówię, z meczu na mecz będziemy, myślę, grać jeszcze lepiej. No to taki miły dodatek, to zawsze cieszy, ale najważniejsze są 3 punkty. Tak, tam przyjadą drużyny z najwyższego topu, więc poziom będzie bardzo wysoki, ale myślę, że do tego czasu mamy jeszcze kilka spotkań w naszej lidze, która lubi niespodzianki i musimy się pilnować i skupiać na najbliższym meczu.